Środowisko sportowe wspomina trenera Oresta Lęczyka, który zmarł we wtorek 11 czerwca w wieku 81 lat. Na ławce trenerskiej ostatni raz siedział 10 lat temu. Prowadził wówczas Zagłębie Lubin. Zaczynał na początku lat 70. Był trenerem m.in. Wisły Kraków, GKS-u Katowice, Śląska Wrocław, Widzewa Łódź, GKS-u Bełchatów, Pogoni Szczecin czy Ruchu Chorzów. Z tym ostatnim święcił sukcesy na arenie europejskiej. Taki duży sukces polskiej piłki, chyba 7 czy 8 w kolejności, finał Pucharu Intertoto. Myślę, że też niedoceniany jakby sukces, ale też go tutaj wspólnie z nami odniósł i na pewno to też będzie bardzo zapamiętane. A wiadomo, że wspominamy go bardzo dobrze. Jako trener był przede wszystkim sprawiedliwy, bo to jest najważniejsza cecha trenera, ale naprawdę każdego potrafił rozwijać i każdemu starał się pomagać. Trenera wspomina dziś też dziennikarz katowickiego Sportu Paweł Czado. Jego zdaniem Orest Lęczyk był prawdziwą osobowością. Zawsze mówił to, co myśli i miał zasady, których przestrzegał. Bardzo charakterystyczne było to, że nie znosił, gdy ktoś młodszy od niego na powitanie podawał mu rękę. Po prostu ignorował to ostentacyjnie i człowiek zostawał z taką ręką i nie wiedział, jak się zachować, i rumienił się. Oczywiście to nie jest tak, że on był bezlitosny, bo to był facet, kiedy trzeba było, był serdeczny. On potrafił tymi drużynami piłkarskimi zarządzać, a zarządzanie nie polega na terrorze. Owszem, on był zdystansowany, on się nie fraternizował z piłkarzami, ale kiedy trzeba, potrafił z nimi serdecznie rozmawiać. Bardzo dobrze Oresta Lęczyka wspomina też Dariusz Grzesik, były reprezentant Polski i były zawodnik GKS-u Katowice. Jak mówi, przy tym trenerze nie brakowało zabawnych sytuacji. Zawsze mówił, że niby dobrze gram, a jak przychodziło do podziału premii, zawsze dostawałem mniej. Ja mówię, tak, to dobrze grałem i nie mam. I później w którymś meczu miałem kontuzję i za ten mecz miałem 100%. Czyli dostałem tyle, ile ci niby najlepsi. Ja mówię, to chyba będę miał częściej kontuzję, to wtedy zostaje 100%. I śmialiśmy się. Mimo że Orest Lęczyk był cenionym trenerem, w karierze zabrakło mu jednego: poprowadzenia reprezentacji Polski.